Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Thank you.
Jak idzie praca, panie Zenku? Dobrze. Dobrze. Tylko bardzo proszę nie zapomnieć o niciach przed paczką, kiedy Zin będzie wchodził. A, jeszcze jedna rzecz. Kabel. Kabel proszę mu trzymać tak, że kiedy będzie wchodził, żeby się nie potknął. Bo by gafa dopiero była. Tak jak nas zobaczą, tak nas pokażą, panie Zenku. Dlatego wszystko ma być perfekt. Tak jest, panie inżynierze Magaczewski. Jesteśmy gotowi. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy film najpóźniej zacina i możemy czekać na pięcie. Dobrze. W razie jak cokolwiek by się działo, w ratuszu jestem na wyżywę od godziny 17. Drodzy mieszkańcy, czas na gościa specjalnego. Mam zaszczyt zapowiedzieć osobę niezwykłą. Profesor Politechniki Krakowskiej, felietonista, popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, autor programu telewizyjnego Piórkiem i Węgle. Powitajmy naszego dostojnego gościa, Wiktora Zina! Nowa, piękna studnia, średniowieczny, zabytkowy rynek, niezwykła architektura, to właśnie Sławek. Drodzy telewidzowie, drodzy mieszkańcy Sławkowa, jestem zauroczony tym miastem. Przechadzając się dziś pięknymi uliczkami, dostrzegłem kilka cudownych miejsc, które uwiecznię teraz na papierze. Narysujemy karczmę, urząd stodoły, laus. Cóż za elegancki, szarmancki mężczyzna. Co za klasa. Helka, zobacz, co za prezencja. Jezus Maria, co za mężczyzna. Elegancki, przystojny, szarmancki. A do tego małe piaskle. Bojaćka, ale ilu takich? No ilu? Na palcach jednej ręki policzyć można. Gdyby mój stary chociaż wymagał tak eł jak on. Jeszcze czego? Wy byście chciały wiadomo jakiego księcia na białym koniu. Właśnie. Wystarczy architekt, który nie spożywa życiej pod filarami. Proszę spojrzeć. Na przecudowną sławkowską austerię. Tutaj można zwrócić uwagę na drewniany dach obijany gontem. Charakterystyczne okiennice. Oraz kolumny, chociaż dalekie trochę, że tak powiem, od stylu greckiego, spolszczone. Cóż za talent! No jak ten Zin to robi? No jak? Oj, będzie miał Sławku wielką pamiątkę. Rano paralotnierze skakali na tego środka. Wystawa drużdża jest. Zygmunt był i mówił, że porządne wydarzenie. Byliśmy w podstawówce na nadaniu imienia Warmińskiego. Idziemy, potem na resztę wystawy, a wieczorem film. Bierzemy koce i krzesła i przychodzimy. Dziewczyny, po co mam koce? A zresztą... Ale my światowi. Kino, paralotniarze, Zin, za niedługo będą nas śpiewać. Nie przenoście nam stolicy do Sławkowa. No prawdziwi mężczyźni, zapobiegawczy. A potem, Helka, gdzie to, gdzie tamto? Zawsze tak się kończy, zawsze. Dobrze, dobrze, ale teraz cicho, bo zaraz zaczyna się dalsza część występu. Teraz zapraszamy państwa na krótką przerwę, po której nastąpi dalsza część programu.
oraz prezentacja reszty prześlicznych obiektów sławkowskich. Cztery błędy, Irena! Tylko takie ładne, duże.
czyste, nie takie jak ostatnio żeś dała. Hańba. Do cholery jasnej! Panie, nie pchaj się pan jak jakiś buldożer. Nie widzisz, że tu inni ludzie stoją? Odczep się pan ode mnie. Panie, jeszcze raz mnie pan trąknie, aż dzielę bebedynę. I nie kukaj pan na mnie, bo mnie dzisiaj alkoholowa radość nie obę. Panie! Na koniec kolejki to jest renomowany sklep mięsny. Ja panu mówię jeszcze raz, a na wbity pies wyrzucać pana będę. Na koniec! Panie, mnie kobieta, kasza. Panie, bardzo przepraszam, proszę o to dla pana. Dziękuję. I jedna karteczka wystarczy. Dobrze, już podaję? Dziękuję. Ile na obiadu pana? Chyba szorianka czeka. Dziękuję bardzo. Do widzenia, panie bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. O, pani Marelko, zapraszam, z dzieckiem nie będziemy na jej dzieciarze. Dzień dobry. Słucham, a to dwa przeprowadzenie w tej pani Heniku, czy też to dostanę jeszcze? Nie, nic nie ma pan Marelo, ale świeża z Polska. Pierwszego sortu. Ile? Pół kilo. Irena, pół kilo. Pani Marelo, kartka! Kartka! Irenka, odbierz. Mirek, to ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Poprosiłabym kiełbaski. Tylko akurat mi z głowy wypadło, jak się nazywam. Podejrzewam, że chodzi o swolską. No tak, to poproszę. Ile? Malutko, malutko. Tak gdzieś z połóweczka. Odchudzanko? Tak. Na ile to malutko? Czy coś jeszcze, szanownej panie? Dobrze, ile na wszystko? Kartki. Pani Siu, nie to z tego boczku. I czego jeszcze może? Wódki bezalkoholowej, co? Panie inteligent! A pani też taki mądry nie będzie, bo nas mi tylko wyrzucać będę. Na koniec kolejki. Do widzenia. Słucham, panie mądry. Przepraszam, bo ja się śpieszę, czy bym mogła? Bardzo przepraszam, ale po ostatniej akcji zdradziła u mnie pani prawo migracji kolejowej. Proszę na koniec. Za 10 minut. A co mnie to obchodzi, pani Siu? Proszę na koniec kolejki. Ja mam 34 i żyję, ludzie. Thank you.
co kupisz, gdy dojdziesz? Znaczenie, 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 co przyniesiesz do domu? Kamerę, złapienie, złapienie, no jak pani stoi, zatrzyma. Kiedyś te kamienie lgną i polecą jak kadzidła. Przez noc, przez noc, przez noc. No jak pani stoi, zatrzyma. Kiedyś te kamienie lgną i polecą jak kadzidła. Pani tego. No, panie, uspokój się pan.
Rzeczywiście się pan tak zachowuje, jak z lasu. No odezwał się. Ale proszę się uspokoić. Pani się nie da z takimi sąsiadami. Ja na pana jakoś nie mam. Ja bym narzekał. Może ci pan tego rybna ucieka. Witajcie, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Nie trzeba. Czemu państwo sami to robicie? Pomógłbym. Czym społeczny, czym skuteczny. Mam znajomą firmę ogrodniczą. Domówca ogród robili. Ale panie Zimnicki, przecież... Przecież mam spotkanie w ratuszu. Inwestora znalazłem. Fabryka. Proszę państwa, więcej zdradzić nie mogę. To sprawa poufna, ale wielka. Będziecie państwo zadowoleni. Sławków zadowolony będzie. Towarzyszu Piwnicki, mój szwagier tam pracuje. Zwolnić go chcą. Proszę coś zrobić. Nazwisko Kwiatek, tak jak ja. To pan zapamięta. Kwiatek, Kwiatek, to się proszę panią do wazonów stawia. Daj pan. O, tutaj. Drodzy lokatorzy, spokojnie. Odpowiednie kontakty, odpowiednie podejście do pracy. Czego nam tu jeszcze trzeba? Okna nowe, parkiet, linoleum łamie się pod nożyskami. Towarzyszu Piwnicki, sam pan mieszkasz w tym bloku. Może klasowo odgórnie, w lepszych warunkach, ale my, sąsiedzi... Pani... No Grażyna, Kwiatek Grażyna, sklepki numer 2 PCK 4. Pani Grażyna, za 2 tygodnie lecę do Jugosławii. Tam tartak mam. Inwestowałem. Fajnie się dawał. O Jezu, dziękuję, dziękuję. O! A piwnica u kuca. Robimy cały czas w czynie. Tadek, Jędrek, Anka, Andrzej. Jeszcze Wiesiek. Wiesiek też. Towarzysz bym przyjeżdżał na spotkanie jutro o 18 na rynku. Będziemy jutro znosić gruz. Co prawda, towarzysz nie musi być do czynu fizycznego zobligowany, ale może coś taka mądra głowa, człowiek wykształcony nam podpowie. Autem mogę zabrać. Pani mączka, nic nie mogę obiecać. Proszę zadzwonić jutro rano. Ale to międzymiastowo zamówić muszę? Na pocztę pani pójdziesz i połączą. Bez kolejek. Do mnie się czeka. Mamo, chcę na chwilę świec zapomnieć, czarujący, ujmujący, Pani Gosiu, a pani to czemu wczoraj na spotkaniu lokatorów nie było? Czy sama PCK 4 jest dla pani nieznacząca? Znaczy się, znacząca. Nie znacznie. Pani Gosiu, mogła pani wysłać męża. Każdy kilogram obywatela na wagę złota. Panie, chemik w ratuszowej do późna siedział. Spotkania biznesowe miał. Spotkania biznesowe, panie. Nie ma w spółce Żytnia. Nie obiło mi się uszu, że wczoraj podejmowaliście bardzo ważne decyzje. I do czego ja miałabym się przydać? Do raportowania? Pani Gosiu! Oj, nieładnie, pani Gosiu, nieładnie. Posiadanie międzynarodowych kontraktów jest bardziej
warty swojej ceny. Panowie, co podać? To co zwykle, ale podwójnie. A dla pana? To samo i również podwójnie. Oczywiście, zaraz podaję. Oj, chłopie, widzę, że już po tobie. Tyle roboty, a ten się musiał zakochać. O, szalejemy, nie mogłeś poczekać kilku miesięcy. Błędny wzrok, omamy, brak koncentracji. Tak, tego z wami zdecydowanie nie było trzeba. Panowie, towarzysz Liński zaraz tu przyjdzie. Wrócił do miasta. Co załatwił, to załatwił. Ale nie wiadomo co. Zainwestuję, szukam czegoś takiego.
taki wykształcony, inteligentny i oświecony człowiek pan, to i ten cały mok powinien zainwestować. W sumie to dwa zamki mamy, ruiny i budują nowy. Zamek? Zamek! Najprawdziwszy zamek! Z kolumnami, arkadami. Inspiracja od biskupów. Pan może i zwiedził kawał świata, pani Piwnicki. Ale to, co u nas w Sławkowie, to samo najlepsze. A więc idąc za ciosem, nie jeden zamek, a dwa. Dobrze, panowie. A co z fabryką? Macie dla mnie jakieś informacje? Ależ oczywiście. W tej odeterce znajdę pan wszystkie potrzebne wiadomości i materiały. Sytuacja nie jest tak tragiczna, jak się wydaje. Dobrze, panowie. Pora już na mnie. Będę się zbierać. Muszę iść do ratusza poinformować o tym, o czym wy mnie tutaj poinformowaliście. Coś tam majstrowałem przy tych tematach, ale nie będę się chwalił, panowie, bo czym po efektach poznacie, ale działam. Mamy dzisiaj taki piękny wieczór. Może przejdziemy się? Dobrze. W parku przedstawicie mi swoje wnioski na temat zakładów metalowych. Ruszajmy. Jak ja lubię wracać tam, gdzie byłem już. Thank you.